na drugą stronę. Powinni to Polacy zdążyć z ustawieniem, ale przepuszczona ta piłka przez Rybusa. Jach stara się zablokować tę akcję rywali. Nie ma spalonego. Wrzutka gwizd! Wojciech szczęsny broni strzał Raula Jimeneza. To było znakomite zagranie. Tutaj świetna wrzutka. Wbiegnięcie w powtórce jeszcze. O, już to już nie mamy. Mamy końcówkę tej akcji, ale wbiegnięcie z 16 metra tutaj Jimeneza. Zieliński na prawą nogę, ale zagrywa po ziemi tuż przy słupku. Starał się tę piłkę zmieścić Maciej Rybusz. Sprytnie, sprytnie, bo tak naprawdę wszyscy myśleli, że będzie wrzutka w pole karne. Uderzał na bliższy słupek. A uśmiechnął się tam pewnie gdzieś pod nosem Janusz Kupcewicz, bo jest tutaj, a on... ...dała, żeby to pierwsze podanie, to wyprowadzenie było dokładne. A tak, Aquino, już piłka w naszym polu karnym, Jimenez! 1-0 dla Meksyku. Brutalnie skuteczni są, naprawdę brutalnie skuteczni są. Długa szansa Jimeneza i goli, to jaki? 13. minuta spotkania. Pechowa dla biało-czerwonych. Raul Jimenez pokonuje Wojciecha Szczęsnek. Szkoda, bo jeszcze minutę wcześniej powiedziałem, że naprawdę dobrze stoimy w tej linii. Jesteśmy bardzo blisko siebie, ale tutaj miałem wrażenie, może zobaczymy w powtórce jeszcze raz. Powrót jest, no, nieszczęśliwe wybicie. Widzieliśmy Ciąka, który nas strzelił chyba. Kto to był? To by to nie był. On nas strzelił go i to wszystko pomogło Meksykanom. Tutaj ta piłka trafiła do Raula Jimeneza. Napastnik Benfiki wpakował ją pod poprzeczkę dla Jimeneza. To 13. bramka w narodowych barwach. Teraz jest tam przepychający się Jędrzejczyk. To przegrający głową. Czy ktoś tę piłkę wstrzeli? Teraz jest jeszcze szansa z dystansu. Zablokowany strzał. Linettego i jeszcze jedna próba. Niestety gola nie ma. Próbował właśnie Tomasz Kędziora. Szkoda. Mieliśmy dwukrotnie możliwość strzelenia gola. Zobaczymy to powtórce. Świetna wrzutka. Przez przypadek widzieliśmy, ta piłka została odbita tutaj do Linettego. Zrobił wszystko, co jeszcze mógł zrobić z tej akcji. Świetnie uderzył, zablokowany strzał jeszcze. Przerzucenie gry na lewą stronę. Makuszewski, czy zostawi piłkę Rybusowi? Nie, bo tam Rybus pędzi. Rybus płasko! Jest jeszcze szansa i niecelny strzał. Piotr Zieliński z szansą na gola wyrównującego. Kapitalna tutaj akcja, trzeba to podkreślić. Świetna tam współpraca Rybus-Makuszewski. Dobre obiegnięcie, świetne zagranie Makuszewskiego w tempo. Idealnie wycofana piłka. Więcej mógł zrobić tutaj z tą sytuacją Piotrek. A kiedy bramką stałego fragmentu gry, trójka jest na desancie. Bardzo wysoko na linii środkowej ustawionych trzech graczy. Popatrzmy, szansa naszego zespołu. Linetty! Pokoźle, ale obok bramki. Szkoda. Bardzo dobry strzał, naprawdę niewiele brakło. Ale widzimy na przedpolu żadnego z piłkarza Meksyku. Świetnie wykorzystał to Karol, który naprawdę jest w dobrej formie. W lidze włoskiej już 3 gole. Tak, i wiele innych tych współczynników, bardziej defensywnych bardzo. Teraz dobra walka o piłkę. Zapracował na to Świerczak, Makuszewski. Poczekał jeszcze chwilę na Rybusa. Rybus spada pole karne. Rybus! Szukał krótkiego słupka, zamknął tam Korona, nie ma bramki. Bardzo dobra decyzja, przede wszystkim nie miał do kogo dograć. Jedyne, co mógł zrobić według mnie, to właśnie uderzyć. Ale kapitalne tutaj wcześniej zachowanie Świerczoka. W tempo zagrane tutaj od Makuszewskiego. Zabranie się świetnie w stronę bramki. Doskonała interwencja Korony. Popatrzmy na to do środka. Lewą stronę kieruje akcję Meksyku. Guardado po raz kolejny. Guardado, ucieka tam Gallardo. Guardado do narożnika pola karnego. Peralta! Opóźnił tempo tego strzału. Wystarczyło te pół.